Kabaret Moralnego Niepokoju powstał w 1998 roku w Warszawie. Zdobył dużą popularność dzięki częstym występom w telewizji oraz błyskotliwym tekstom Roberta Górskiego. Kłodzka publiczność miała okazję zobaczyć kabaret na żywo w Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Jest zima, tak? Co jest? Słucham, co jest egzamin? Co jest najgorsze zimą? Mróz! Nie. Śnieg! Nie. No lutek się na drodze... Wiatr! Najgorszy jest wiatr, panie. Co wiatr? Jak jest zimno, a nie ma wiatru, to jest ciepło. Jak jest zimno, a jest wiatr, to jest bardzo zimno. Kabaret wystąpił przed publicznością z najnowszym programem pod tytułem Jerzyk dzisiaj nie pije. Spektakl jest typowym dla warszawskiej grupy zbiorem skeczy i piosenek. Wśród nich znajdują się niewątpliwe hity jak Palenie, Rozmowa dwóch właścicieli psów, które obiera nieoczekiwany obrót, czy tytułowy Jerzyk dzisiaj nie pije, czyli co robić, gdy na imieninach żona zabrania mężowi napić się z kumplami. SMS-y można pisać, nam do pracy to zwisa, wykonanie też będzie niedbałe. Ostatnio pochodzi od skeczu, który jest w tym całym programie chyba takim jednym ze skeczy najbardziej popularnych, bo Rafał, który tutaj jest w tych czarnych okularach, był ostatnio we Włoszech i pisał mi SMS-a, że jeżdżąc na nartach we Włoszech co chwila jest pozdrawiany i przypominany jest mu właśnie ten sketch, więc uznaliśmy, że sketch, który chyba jest najlepszy w programie, może jednocześnie być jego tytułem. Tutaj graliśmy, zdaje się, no może nie premierowe jakieś rzeczy, ale parę nowych rzeczy, które stworzą nowy program, a nowy program będzie już jesienią, więc przy okazji sobie grania z tego próbujemy od czasu do czasu jakieś premierowe rzeczy. Cechą rozpoznawczą kabaretu Moralnego Niepokoju jest to, że na scenie oprócz aktorów pojawiają się również muzycy, którzy wzbogacają cały występ i nadają mu żywy i niepowtarzalny charakter. O! Słuchaj, kurde, okularów nie mam, a co ja widzę, jak się tak pod kątem znajdę dobry ten, to jak jastrząb. No widzę. No i Emil mają zaszczyt zaprosić na ślub! O! I przyjęcie weselne! Na pracę! No! Wreszcie! Tak, tak, tak. Ja i Günther zapraszamy Cię na nasz ślub na Monachium.